roku na konkurs wpłynęło, wpłynęło aż 136 prac, a zrobiłyśmy ograniczenie, bo w poprzednich latach można było wysyłać kilka wierszy. Każdy uczestnik mógł wysłać kilka wierszy, dlatego też ta ilość była większa. W tym roku było tak, że każda osoba mogła wysłać tylko jeden wiersz, a właśnie i tak aż 136 osób wzięło udział w tym konkursie. Nagrody są po 3 w każdej kategorii, wyróżnień kilka, także moi drodzy, naprawdę z całego serca w imieniu organizatorek Wam bardzo, bardzo serdecznie gratulujemy i ogromne słowa podziękowania kierujemy do opiekunów. To dzięki Państwu dzieci te wiersze mogły do nas dostarczyć. To Państwo czuwali nad tym, żeby no jednak w tej formie online to było i przepisane, i przysłane, i załączniki wszystkie dobrze przekierowane. Także bardzo, bardzo wszystkim Państwu dziękuję. No i przechodzę już do rzeczy najważniejszej, czyli do powitania laureatów pierwszej kategorii. I chciałam spytać, czy jest z nami Sylwia Harkiewicz? Jestem. Sylwio, w takim razie bardzo Ci gratulujemy nagrody w kategorii klas 2-4 i bardzo prosimy o przeczytanie Twojego wiersza. Mój kot. Mam kota łobuza, co w nocy idzie przez dom jak burza. Ja śpię, on nie. Kiedy ja o niebieskich migdałach śnię, to on głośno swą karmę je. Ja przywracam się na bok. On robi ze schodów tygrysi skok. Gdy w salonie stoi panna zielona, on skacze na nią jak małpa szalona. Chce podbić szczyt, nim nastanie świt. Kocham kota mego, tak, tak, nie śmiej się kolego. Karmię i dbam o niego i traktuję jak przyjaciela swego. Sylwio, bardzo pięknie Ci dziękujemy. Sylwia jest ze Szkoły Podstawowej imienia Królowej Bony w Obróbnikach. Jej opiekunem jest pani Bożena Harkiewicz. Bardzo Ci gratulujemy nagrody w tym konkursie. Zapraszamy do udziału za rok. Ja mam jeszcze taką kwestię techniczną. Chciałabym tutaj na sekundkę. Czy widać udostępniony przeze mnie ekran? Ja widzę, tak. Nie wiem, jak tak widać. Dobrze, bo niestety ja nagle mam taką sytuację, że akurat Państwa nie widzę, więc zastanawiałam się, jak to teraz zrobić. Ale jeżeli widać, to się bardzo ale dzieje. Widzimy piękny wiersz napisany rączką Sylwii na naszych ekranach, także jesteśmy ukontentowani tym widokiem. Dobrze, cieszę się. Zapraszamy teraz Dawida Levingtona ze Szkoły Podstawowej w Pawłówce. Dawidku, jesteś z nami? Tak, później. Bardzo proszę, przeczytasz nam swój wiersz? Tak. Zapraszamy. Zima. Nadeszła zima, za oknem mróz. Ludzie się tulą w swych domach już. Domy ogrzane, łóżka gorące, jakby je z bliska dotknęło słońce. Siedzą w swych domach, przy rozpalonych kominkach, nie myśląc o słabszych, nie myśląc o psinkach, o żywych istotach, co siedzą przy budach, trzęsących się z zimna w odchodach i brudach, z pustymi miskami o zamarzniętej wodzie, marząc o jednym, o ciepłej pogodzie. Na szyi ciężkie od mrozu łańcuchy, to co by chciały, to ciepłe poduchy. Pełnej miseczki i ciepłego schronienia, to dla ich ciała lepszego gojenia. Kiedy odchodzą, niczego nie czują, o nic nie proszą, bólu odlatują. Do lepszego miejsca, gdzie będą lubiane, bez bicia, bez głodu, prawdziwie kochane.
No Dawidku, myślę, że wszyscy się zgodzimy, że poruszeni jesteśmy twoim wierszem. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wzruszający wiersz. Dziękujemy ci bardzo. I zapraszamy, jeżeli jest Lenę Roszkowską ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokim Mazowieckim. Czy jest Lenka z nami? Tak. Lenko, bardzo prosimy, żebyś przeczytała swój wiersz. Rysunek na szkle. Mróz rysuje na szybie zimowe pejzaże. Każdy w nich dostrzeże coś, co mu serce każe. Ja widzę rodzinę, co do domu zmierza. Chłopiec lepi kulki ze śnieżnego pierza. Mama tuli dziewczynkę, co wypadła z sanek. Tata niesie choinkę i je ciastka z marcepanem. To, co widzę w mej szybie, to magia prawdziwa, bo to moja rodzina zupełnie jak żywa. Oj, Lenko, dziękujemy. Kolejny wierszyk, który za serce chwytasz. Rzeczywiście płakać się chce, żeby całe rodziny mogły być razem jak najdłużej. Dziękujemy ci, kochanie. I czy jest Krystian Tworkowski z Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim? Zapraszamy. I Krystianku, przeczytasz nam swój wiersz? Tak. Tak? Bardzo, bardzo, Krystianku, prosimy cię o przeczytanie wierszu. Apel zimowy, nocą ciemno, list przejęty, wypisuje transparenty. Głodujemy, SOS, mróz przyczyną tego jest. Żadne zwierzę nie wytrzyma, gdy na świecie taka zima. Dobry ludzie, nadszedł czas, by z prowiantem ruszyć wraz. Niech dorośli własnym dzieciom dobry przykład dają. Z workiem karmy wyraz ruszył. Zwierzęta czekają. Nocą ciemno transparenty i powiesił w mieście. Dumny wrzucił farby, sprzątnął i zasnął nareszcie. Bardzo dziękujemy. Ogromne brawa dla ciebie. Super. I słuchaj, żebyśmy wszyscy mogli jak ten lis w spokoju się wyspać jakiejś nocy bez niepokoju, bez strachu, bez głodu. Bardzo pięknie ci, Krystianku. Dziękujemy. I przechodzimy teraz do osób wyróżnionych. Czy jest z nami Filip Baczewski ze Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie? Filipku. Tak. Przeczytasz nam swój wiersz? Mhm. Zapraszamy. Zimowy miesiąc, gdy patrzę przez okno, świat bajkowy się wydaje. Pruszy śnieg, biało wszędzie. Grudzień wygrał zakład z majem. Przyrodą ukołysał do snu. Śnieżynkami świat częstuje, a na szybach okien fantastyczne wzory maluje. Dostojny miesiąc sprawił, że świat ogarnia cisza i spokój. Srebrzyste lśniące szaty dodają mu uroku. Zimowa sceneria zachwyca, cieszy serce i oko. Nieważne, czy patrzy się nisko, czy wysoko. Cudowne atrakcje czekają na dzieci, jakich maj im nie poleci. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Bardzo miło jest w czasie zimowych miesięcy. Maj nam takich atrakcji nie poleci, ale wszyscy też chcemy, żeby już troszkę cieplej nam się zrobiło. Te wiersze o zwierzątkach tak wzruszały, ale dziękujemy ci za takie piękne spojrzenie na zimę. Wiem, że nie ma z nami Gabrysia Hryniewickiego z Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim. Czy coś się zmieniło? Nie, nie, jest chory niestety. Nie ma Gabrysia, więc poprosimy panią Elę Danieluk, żeby przeczytała nam wiersz Gabrysia. Tak, posłuchamy wiersz, który zatytułowany jest Mój piesek. Mam małego pieska. Junior ma na imię. Lubi aportować wiosną, latem, w zimie. Spacerki też lubi, ze mną oczywiście. Latem, wiosną czy jesienią, gdy spadają liście. Smaczne kostki chrupie, więc ma ząbki zdrowe.
a gdy już się naje, lubi pospać sobie. Gdy wracam ze szkoły, kręci się jak bączek i radośnie skacze prosto do mych rączek. Z nim wszystko jest proste, wszystko radość sprawia. Juniorek mi zawsze humorek poprawia. Dziękujemy pani Elu za wspaniałą interpretację wiersza Gabrysia. A czy jest z nami Justynka Jabłońska ze Szkoły Podstawowej w Sokołach? Jest. Justynko, prosimy cię o przeczytanie twojego wierszyka, też o piesku. Ciekawski pies. Pewnego razu, gdy szłam do szkoły, dogonił mnie piesek wesoły. Węszył dokoła, merdał ogonkiem, aż nagle stanął przed pięknym domkiem. W oknie siedziała dziewczynka mała i chyba książkę jakąś czytała, a na kolanach trzymała kota. Oczy błyszczały mu jak ze złota. Piesek zobaczył otwartą bramkę, wbiegł na podwórko, pociągnął klamkę, wdreptał do domku, dziewczynka wstała, ciekawskiego gościa wnet przywitała. Kotu się witać gościa nie chciało i nie wiem, co tam się dalej działo. Mamy nadzieję, że kiedyś się dowiesz i opiszesz nam to w swoim kolejnym wierszu za rok. Zapraszamy, dziękujemy ci teraz za piękne przeczytanie wiersza. A czy jest z nami Piotrek Kaliszczyk-Szczepietowski ze szkoły numer 1 w Wysokiem Mazowieckiem? Tak. Piotrusiu, przeczytasz nam wierszyk o kocich psotach? Tak. Zapraszamy. Mój kot nazywa się Klakier. Ze starczykami mamy ma się na bakier. Z lodówki wyjada kiełbasy, czasem pogryzie brata Alidasy. Mruczy, bo ma wieczne wczasy, przeskakuje moje wieże z domino. Życie z nim to komediowe kino. Obserwuję z okna Śnieżki z miną prawdziwie naukową. Kocham go miłością bezwarunkową. Bardzo pięknie dziękujemy. Dobrze, że twój kotek znalazł dom w przeciwieństwie do tych różnych zwierząt opisywanych przez twoich kolegów. Bardzo pięknie ci dziękujemy za wiersz. A czy Staś Kędzia ze Szkoły Podstawowej nr 42 w Białymstoku jest z nami? Staś powinien być z nami. Pisała pani, że Staś będzie, ale być może coś się wydarzyło. To poprosimy pani Elu o przeczytanie wiersza Stasia. Tak, z przyjemnością. Kolejny wdzięczny temat, jesień. Wiersz zatytułowany Jesienne rymy. Jesień snuje się po lesie, liście klonów w koszu niesie, jarzębinę ma we włosach, szuka grzybów w liści stosach. Ptaki lecą w ciepłe kraje, tylko sójka tu zostaje. Jeleń ryczy, szuka żony. Zew ten niosą drzew korony. Liście żółte leżą wszędzie. Dziczek przyszedł po żołędzie. Bardzo dziękujemy pani Elu. I zapraszamy Monikę Kosikowską z zespołu szkolno-przedszkolnego w Nowym Aleksandrowie. Jest Monika z nami? Tak. Zapraszamy, Moniko, zapraszamy cię do przeczytania twojego wierszyka. Porażka na sen. Dawno, dawno temu był sobie bałwanek. Ulepiły go dzieci w grudniowy poranek. Mieszkał w lodowej chatce, obsypany śniegiem. Zaspał dziś do szkoły, ruszył więc tam biegiem. W szkole był roztargniony, przyszedł szybko do klasy. Spojrzał na tablicę, a tam ananasy. Zdziwił się okropnie, chwycił się za głowę, miał iść na język polski, trafił na przyrodę. Mocno zawstydzony, usiadł przy stoliku, zastrzył swoją kurtkę, nie pamiętał o grzejniku. Siedział tak przez chwilę, herbaty się opił, zapomniał, że jest gorąca, no i się roztopił. Ktoś mógł pomyśleć, że w wierszu są głupoty. Choć się wcześniej spadł, będą
Moniko, mieliśmy troszkę problemów z usłyszeniem Twojego wiersza. Bardzo Ci dziękujemy, ale wszyscy będą mogli wiersz przeczytać, bo niedługo po zakończeniu gali my zamieścimy e-booki, w których będą Wasze wiersze, te e-booki, które teraz Pani Małgosia pokazuje. Więc jeżeli ktoś dobrze nie usłyszał, to będzie miał szansę przeczytać. Ja powiem, że się bardzo uśmiałam, jak Twój wiersz czytałam. Dziękujemy Ci bardzo. I chciałam poprosić teraz panią Kasię Janowicz-Timofiejew, poetkę, autorkę książek dla dzieci, naszą wieloletnią współpracowniczkę, członka jury, żeby powiedziała, co myśli o wierszach, które w tym roku przyszły na nasz konkurs. Bardzo prosimy pani Kasiu. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, ja się po prostu popłakałam. Jak słyszę te wiersze, które czytałam tyle razy w waszym wykonaniu, to uwierzcie mi, że tak jakbym trochę słyszała je po raz pierwszy. Nie wiem, jak to się dzieje, że kiedy czytam, przeglądam, wracam, mimo wszystko ma to inną jakość niż w waszym wykonaniu. Powiem tak, kluczem w tym roku, przynajmniej dla mnie, do jakby klasyfikowania wierszy do nagród i wyróżnień, były emocje. Ja w tym roku postanowiłam jakby przede wszystkim wybrać wiersze, które zadziałały na mnie. Nie patrzyłam na formę, nie patrzyłam, czy one są równe, czy są rytmiczne, czy to piękna forma może białego wiersza. Jakby powiedziałam sobie, nie patrzę na formę, patrzę, co czuło dziecko, kiedy ten wiersz pisało. I chyba się ze mną zgodzicie, kochani, że te wiersze i nagrodzone, i wyróżnione pokazują to, prawda? Że są emocje, są bardzo silne emocje. Więc oczywiście Ukochane zwierzęta, to jest jakby tutaj pani Ania się ze mną zgadzała. Prawie we wszystkie wiersze, jakie tutaj zaprezentowałyśmy, były przez nas wspólnie wybrane i zaakceptowane. Nie było takiej sytuacji, że ktoś musiał pójść na kompromis. Więc jakby widać, że to działa. Teraz tutaj panie, które usłyszały i dzieci, które usłyszały, mogą to potwierdzić, że faktycznie działają na nasze emocje. Jestem wami zachwycona, dzieciaczki. Jeśli tak mogę powiedzieć, bo wy już nie jesteście takie dzieciaczki. Jestem wami zachwycona. Wiersze są piękne, jesteście piękni i życzę wam dalszego rozwoju. Natomiast życzę też tego, żebyście nigdy nie utracili tej wrażliwości, którą macie. Nigdy. Żeby się nigdy tak nie stało, że zapomnicie o sobie, jakby w tym momencie, jacy jesteście, tak? Piękny moment, to jest wasz dzień, wasza chwila. Daliście nam bardzo wiele radości. Ja po raz pierwszy się pobeczałam. Nie wiem, czy to już nie jest kwestia tego, że ja się starzeję po prostu. Także bardzo dziękuję. A co do dziewczynki z Nowego Aleksandrowa, to tylko króciutko powiem, że kiedyś tam pracowałam jako nauczyciel. I dobrze, że nie widziałam, skąd jesteście z jakichś szkół, bo teraz by mnie posądzano o to, że może ja po znajomości dałam, prawda, tu jakieś wyróżnienie. A to nie, bo nie widziałam, ale pozdrawiam Nowe Aleksandrowo z całego serca. Dzień dobry pani Kasiu, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy również. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia dla pani Zosi również. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy pani Kasiu. Jeszcze pani chciałaby słówko dodać, czy już tak wszystko, co z serca najważniejsze, to... Tak, myślę, podpłynęło. Że wiersze są piękne. Jakby nie mogę tutaj nic dodać, one są po prostu piękne. Musiałabym wtedy zatrzymać się na chwilkę na każdym z nich, bo tam są obrazy z mego dzieciństwa, są też moje emocje, jest mój pies przygarnięty z ulicy, więc to by zabrakło nam czasu, pani Dorotko. Bardzo dziękujemy pani Kasiu, dziękujemy też za taką dyscyplinę czasową. Ja wiem, że to jest trudne bardzo, szczególnie kiedy tutaj słucha się młodych poetów naszych. Tak, chcę powtórzyć to, co powiedziałam.
powiedziała pani Kasia, jurorki nie wiedziały, z jakich jesteście szkół, absolutnie. I bardzo się cieszymy, że zostały nagrodzone wiersze naprawdę z całego terenu województwa podlaskiego. To w ogóle nie miało znaczenia, z jakiej jesteście szkoły. Jeszcze raz bardzo serdecznie wam gratulujemy i przechodzimy do, co jest ważne, że jurorki nie wiedziały, z jakiej jesteście szkoły, bo przechodzimy teraz do kategorii klas 5-6 i tutaj nagrodę otrzymał Szymon Szełepiński ze szkoły podstawowej numer 43 w Białymstoku. Także rzeczywiście tak, ma to znaczenie, że panie nie wiedziały, z jakich szkół jesteście. Szymonku, bardzo cię proszę o przeczytanie twojego wiersza. Mój kot Ferdolino, w naszym domu jest wesoło, wszyscy cieszą się wokoło. Mieszkam tu z moją rodziną, no i z kotem Ferdoliną. Choć na imię Ferdek ma, to i tak go każdy zna. Mój kot jest szalony, gania wszystkie wrony, czy to gołąb, czy wróbelek, on poluje jak lis felek. Zjada kwiatki mamy i lata jak opętany. Ferdek jest łobuzem, a nie żadnym tchórzem. Łapie muchy i komary i zupełnie nie jest stary. Znaleziony w ciemnym lesie, lubi grzać się w moim deresie. Kocha myszki i pająki, a najbardziej mamy dzwonki. Ciszy nocnej nie uznaje, bo wciąż biega i poluje. Jest niejadkiem, choć grubiutkim, prążkowanym i słodziutkim. Słońce kocha, lubi wodę, choć kąpiele są mu wrogie. Nie je myszy, nie je mleka, za to szybko wciąga staka. Liżę masło z maślnicy, zjadę cukier z cukiernicy, choć ma chyba misek kilka, to on pije prosto z gwinta. Czy to mięta, czy herbatka, on mi tak umoczy łebka. Pcha się wszędzie, choć jest ciężki, zrzuca książki, ramki, sprzęty. Rwie firany w niższym meble, ma w zwyczaju same figle. Gdy do zdalnych siadam lekcji, to on grzeje mi już sprzęty. Czy to laptop, czy drukarka, ważne, że się grzeje łapka. Choć jest strasznie wielkim daraniem, nie zamieniłbym go za nic. Zawsze wierny jak przyjaciel, nawet jeśli da po łapie. Kocham go ponad życie, nawet jeśli nie wierzycie. Bardzo dziękujemy, Szymonku. Tutaj to się można było i uśmiechnąć, i popłakać. Teraz mam nadzieję, że jest z nami Abigail. Dobrze wymawiam imię. Tian ze szkoły, z prywatnej szkoły podstawowej informatyczno-językowej z oddziałami dwujęzycznymi w Białymstoku. Jest z nami Abigail. Dzień dobry. Dzień dobry, kochanie. No i zaprasza nas nasza następna nagrodzona uczestniczka w podróż do Francji. Zapraszamy. Jeszcze chwileczkę, ja też poproszę o sprawy techniczne, bo też mam chwilowe problemy, zaraz udostępnię. A może zanim Małgosiu udostępnisz, może Abigail zacznie nam czytać, może tak być? Jak najbardziej. To zapraszamy, kochanie, za chwilę pani Małgosia udostępni pięknie zilustrowany tekst, ale zapraszamy cię, proszę przeczytaj teraz. Francja to kraj, który poznałam i pokochałam, gdyż część swego życia tam mieszkałam. Piękne krajobrazy, góry, domy, każdy wieki temu postawiony, po 500-700 tysiąc lat niewzruszenie stoją. Tu mnie pokazują, że są Francją stoją. Czy mocne... Oj, coś chyba przerwało nam. Małgosiu? Tak, coś ale nie tak, a okej. Okay. Zachwyt sprawia cię również nieziemskie pola elizejskie. Niektórzy szukają tą ukojenia, innym towarzyszą tam zgoła przeciwne wrażenia. Otóż niektórzy mdleją z przejęcia, gdy widzą te najdroższe włóczki.
drogie nieruchomości do wynajęcia. Czy jesteś wrażliwy na sztukę? Lub żeby pełnić swoich artystycznych doznań Łuka. Od prehistorii do współczesności. Zobaczysz tam cudowności. Cóż jeszcze mogłabym ci zaproponować? Dolinę Loary pospacerować? Długi to spacer i podziwianie, bo czyste zamków i placów czeka na zwiedzanie. Na koniec jeszcze jedno. Przecież to jest po relacji. Zapraszam do restauracji. A może w relacji sierkam w ogóle, która by może śmiać. Już powiesz na wszystkie smaki, a teraz trochę kolorów, białe pieczywo, niebieskie sery, a potem chleb i inne desery. Smakowało? Było mało? Tak, tak, jeszcze by się chciało. Na głowie beretka, na oczach czarna kredka, w powietrzu zapach elegancji. To... Bardzo dziękujemy. Też, jeżeli nie wszystko usłyszeliśmy, to zapraszamy do naszego e-booka. Wszystkiego się można dowiedzieć w 5 minut o Francji. Najważniejsze rzeczy w punkt uchwycone. Także bardzo ci dziękujemy i zapraszamy naszego laureata, którego znamy już kilka lat. Michałku, bardzo, bardzo się cieszę, że możemy cię zobaczyć. Michał Zajkowski ze Szkoły Podstawowej w Hajnówce. I Michał przeczyta nam ogromnie wzruszający wiersz. Bardzo proszę, Michałku, słuchamy cię. Na początek chciałem jeszcze wszystkich powitać i podziękować za możliwość bycia tutaj. Michał, jakbyś mógł mówić troszeczkę głośniej, dobrze? Powtórz, Michałku. Tak miło cię usłyszeć, by było. Na początku chciałem powitać całe jury i podziękować za możliwość bycia tutaj. Dziękujemy. Michałku, prosimy o odczytanie wiersza, tylko wiem, że jesteś chory. Możesz troszeczkę głośniej czytać, czy głos ci nie pozwala? Staram się, ale myślę, że to mogą być też ograniczenia sprzętowe. Jasne, także słuchamy. Postaram się ze wszystkich sił. Lek na bezsenność. Stary niedźwiedź mocno, ale chwileczkę. Dlaczego właściwie on nie śpi? Bilans snów spokojnych w przyrodzie nie będzie w zgodzie. Nie mogę zasnąć. Proszę w pokorze, potworze, który siedzisz w mojej głowie. Idź sobie. Nie drąż już, proszę, chaosu nie prowokuj. I tak zmocony nieziemsko mam spokój. Proszę serdecznie. Potworze, który malujesz świat w szaroburym kolorze. Skosztuj tęczy, choć po niej niestrawność cię męczy. Proszę uniżenie, potworze, miej baczenie i ciężarem czarnych scenariuszy nie obciążaj mi duszy. Może dzięki temu jeszcze czas przyniesie dni lepsze. Na zdjęcie wspólne mój wzrok pada bystry. Czy lek na bezsenność jest tak oczywisty? Już mam antidotum na wszystkie zmory. Więc wiem, skąd się wzięły w głowie te potwory. Wróć do domu bezpiecznie. Po krokach cię rozpoznam. Teraz czas pełznie leniwie, jak żółw. Najchętniej przeciąłbym go na pół. Potwory się wyniosły, rzecz to niesłychana. Zasypiam głową na twoich kolanach. Nie budź mnie proszę, tato. Nie chcę znów rozstania. No Michał, dziękuję. Nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć. Dziękuję bardzo. Powiem tylko, że tata Michałka pracuje na granicy i ten wiersz, tak jak napisała opiekunka Michała, został zainspirowany ostatnimi przeżyciami Michała. Bardzo, bardzo dziękujemy. I Ryszard Cichosz-Otawski ze szkoły w Płociczynie. Czy jest z nami, Rysiu?
Tak. Rysiu, mówiła mama, że może nie bardzo chcesz czytać swój wiersz. Czy zmieniłeś zdanie, czy zechcesz przeczytać, czy raczej wolisz, żebym ja przeczytała ten wiersz? Mogę przeczytać. Tak? Ojej, to świetnie, to bardzo, bardzo cię prosimy, przeczytaj sobie. I tutaj do pani Kasi Zegara właśnie nawiązuje ilustracja do tego wiersza. Prosimy, Rysiu, przeczytaj. Szponierę, stara szponierę, masz już od pięć, odkryj je ze mną, jeśli masz chęć. Pnąć się do góry, tajemnice wyskoczą jak wąż ze skóry. Na samym dole kłębi się wszystko, niczym archeologiczne wykopalisko. Przykrywa je nakrochmalone prześcieradło, sztywne i zbite niczym imadło. Drugie od dołu koronki bielone układają się we wzory szalone. Tu gwiazdka, a tam kwiatek. Jak dobrze widzę, to chyba bławatek. Środkowa ma lnianych koszul pełno. Utknęła w niej para skarpet z wełną. Czwartej haftowane chusteczki, starannie złożone w małe kosteczki. Na szczycie pod kluczem schowane przed światłem, wstążki, tasiemki z dziadka krawatem, zawartość szuflad z swym językiem, gaworzy o życiowościach, historię tworzy. Bardzo dziękujemy, że zechciałeś sam przeczytać na swój wiersz, tak jak pani Kasia powiedziała. To nieocenione, jak możemy słuchać autora. Bardzo ci dziękujemy, Rysiu. A czy jest z nami Magda Kosińska ze Szkoły Podstawowej w Drohiczynie? Tak, jesteśmy. Dobrze, Magduniu, to poprosimy, przeczytaj swój wiersz pod tytułem Konwalia. Konwalia. Kiedy wiosna się nudzi, maj swoim blaskiem weseli ludzi. W ogrodzie rośnie piękna i pachnąca, konwalia w słońcu wspaniale rosnąca. Ten mały kwiatek tak wiele radości, jak serce kawałek deszczu krople nosi. Schowanych w liściach dzwoneczków jest kilka, a każdy jeden mała życia chwilka. I aż dziw bierze, że nie tylko słońce, wielkie, promienne i w burze świecące, lecz także kropelki, te ciepłe, majowe, pielęgnują życie, jej piękne, konwaliowe. Konwalia dzwoneczki swoje ukazuje i cały ogród szczęściem promieniuje. Zachwyca wybranym człowieka każdego, zarówno dużego, jak i małego. Bardzo dziękujemy. Tam było o zimowych miesiącach, tutaj już wiosna, a teraz przejdziemy do wyznania miłości, ale jeszcze raz Magdzie bardzo, bardzo dziękuję. Pięknie było cię usłyszeć. A poprosimy Julię Nitkiewicz z prywatnej szkoły podstawowej informatyczno-językowej. Mam nadzieję, że jest z nami. Tak, jestem. Dzień dobry. Dzień dobry, Julio. I bardzo poprosimy, żebyś przeczytała nam swój wiersz pod tytułem Moi dziadkowie. Moi dziadkowie, moi mili, wiecie przecie, że to szczęście mam na świecie. Dwoje dziadków i dwie babcie. U nich w domu mam swe kapcie. Piszą mi moja mama, a kochają mnie tak samo. Babci ciastka są największe. Babci bajki najpiękniejsze. Babci kuchnia najpachniejsza. Babci mina radośniejsza, gdy przyjeżdżam do jej domu. Nie mówimy nic nikomu, tylko razem czas spędzamy. Kocham mamę mojej mamy. Dziadek to kochane ręce. Rower, spacer, ja w sukience, praca w domu i w ogrodzie, zatroskana mi co dzień. Z dziadkiem psoty, moi mili, tu las, cuksy w każdej chwili. Mama taty, pielęgniarka, cuda robi w swoich garnkach. Palce lizać, tak gotuje, przypraw, serca nie żałuje. Dziadek dzielnie jej wtóruje, smak mam po nich, gwarantuję. Dziadek, tam. O psach mówią godzinami. Bardzo dziękujemy.
bardzo piękne wyznanie miłosne, tak jak mówiłam, taki trochę na walentynki wiersz wyszedł. Bardzo dziękujemy. I chciałam spytać, czy jest Olga Stepaniuk ze szkoły podstawowej numer 4 w Białymstoku, bo nie mieliśmy potwierdzenia, czy Olga będzie z nami. Nie ma Olgi. Więc ja poproszę, tutaj widzimy ilustrację, ale poproszę panią Małgosię, żeby mi tekst pokazała i ja ten wiersz państwu odczytam. Olga Stepaniuk, Małe Myśli. W ten długi dzień nie ma słońca, gdyż deszcz ciągle puka w okna, bez końca. Więc usiądę i przy myśli o życiu pomyślę, co jest najważniejsze w życiu. Nie rozrywka, bo trwa tylko krótką chwilę. Nie smutek ani złość, bo zatruwają tylko piękne chwile. Tylko miłość, gdyż zawsze masz kogoś przy sobie, kto oddałby serce tylko tobie. Lecz nagle moje myśli rozproszył promyk słońca, więc biegnę bez końca, sunę przez trawy, skaczę przez rzeki, cieszę się bardzo z tej mojej ucieczki. Wtem coś przykuwa moją uwagę, więc wracam i patrzę na kwiaty blade. Na nich barwny motyl sączy nektar z kwiatu. Pszczoła również lata koło kwiatu. Mijają minuty, lecz dla mnie lata. Nie obchodzi mnie, co myśli reszta świata. To jest przyroda, ona również jest ważna, gdyż bez niej nasza przyszłość byłaby marna. Wracam do domu. Już deszcz nie pada. Teraz jestem w domu, na pufie siadam i przy myśli o życiu pomyślę, co jest najważniejsze w życiu. I to wszystko, wszystkie wiersze nagrodzone i wyróżnione. I bardzo proszę na początek panią Grażynkę, żeby powiedziała słóweczko jedno, bo wiem, że głównie pani Zosia będzie mówiła do naszych uczestników, ale pani Grażynko, dwa słowa do nagrodzonych i wyróżnionych z państwa kategorii, proszę. Dzień dobry. Ja pracuję w bibliotece, więc tylko przypomnę, że jeżeli pisze się wiersze, to warto też czytać wiersze poetów i tam szukać inspiracji. Wiersze czekają w bibliotece, mnóstwo książek, także pamiętajcie, że tworząc swoje światy, warto też zajrzeć do światów innych i zobaczyć, jak inni piszą. Wtedy na pewno wasze wiersze także będą robić się coraz piękniejsze, coraz wspanialsze i być może kolejne nagrody, kolejne konkursy, już nawet nie wojewódzkie, a nawet krajowe. Także pamiętajcie o bibliotekach i tam szukajcie inspiracji. Bardzo dziękujemy pani Grażynko i oddajemy głos pani Zosi Ole Predlarskiej. Dzień dobry wszystkim państwu. Bardzo się cieszę ze spotkania z laureatami wszystkich oczywiście etapów i dziękuję mojej koleżance, pani Grażynce, za pomoc, nieocenioną pomoc w decyzji, kto jest laureatem, kto otrzymał wyróżnienie, bo tak jak mówiła moja poprzedniczka, pani Katarzyna, wspaniały człowiek i wspaniała poetka, to jest bardzo trudne wybrać spośród wielu wspaniałych wierszy ten, który podoba nam się najbardziej. No i tak wspólnie uzgadniamy. Ale chcę wrócić. Wspólnie uzgadniamy właśnie zawsze w jury. To są wspólne nasze decyzje. Do wypowiedzi pani Kasi. Pani Katarzyna powiedziała o kluczu, którym się kierowała w wyborze tychże wierszy, utworów poetyckich.
I nasunęłaś mi, Kasiu, w trakcie swojej wypowiedzi pewną myśl, pewną refleksję, że może tego nie nazwałam kluczem, ale kierowałam się na pewno i myślę, że obie kierowałyśmy się w naszych wyborach wierszy o leku na bezsenność, o kocie Ferdolino, o małych myślach, czy też konwali, albo też miłości, tak najczulej wyrażonej przez Julkę do dziadków. Kocham mamę mojej mamy. Jaki był klucz moich i pani Grażynki, przypuszczam, decyzji co do kategoryzacji tych utworów poetyckich. Tym kluczem na pewno były wartości. Na pewno były wartości i myślę, że też retrospekcja. I szukałyśmy w waszych utworach harmonii, tego, co buduje. W baśniach, poezji dziecięcej bardzo często pojawia się i doceniamy ten czas arkadyjski, taki czas beztroski, czas radości. Ten etap wieku, w jakim jesteście, 10, 12, 11 lat, to już zdecydowanie czas poszukiwania wartości, gdzie ten czas arkadyjski, ta beztroska, której dotykamy do tej pory, staje na granicy z refleksją, przecież to życie nie jest takie łatwe. Doświadczamy różnych osobistych smutków, czasem traumy i to też potrafi się pojawić w waszych utworach, nie tylko tych nagrodzonych, ale podsumowując jeszcze tę moją wypowiedź, poruszona jestem wieloma wierszami, szyfonierą również, nawet ze względu na Rysiu, na pomysł, na bardzo atrakcyjny pomysł tej retrospekcji w przeszłość. Komoda, która chroni pamiątki, przypomina czas przeszły. Ta trauma, z którą się stykacie, wy dzieci, my dorośli i dzieci, musi być ułagodzona, utulona, ugłaskana czymś, co jest topione też właśnie w przyrodę. Konwalia o kilku dzwonkach, czy też właśnie nieuczesane myśli. To wszystko się pojawiło w waszych wierszach. Kochani, gdybym już miała zakończyć, to nie wiem, czy panie, wszyscy przecież słuchaliście teraz waszych utworów, czy zwrócicie uwagę na to, że dla naszych dzieci, artystów, poetów, nie jest tak do końca ważny i nie powinien być ważny sukces, nagroda, to wyróżnienie, to jest, ten moment jest wielką radością, ale ta droga do sukcesu jest, myślę, tą wartością bardzo, bardzo cenną. I tutaj Michałku, z wielkim sentymentem, myślę o tobie, lek na bezsenność. I ty właśnie poprzez te lata, kiedy jesteś ciągle z nami, trwasz w tej drodze do sukcesu. Popatrzcie, jak to jest z poetami, pisarzami, malarzami, muzykami. To oni tworzą ten ślad i pozostawiają ten ślad najmocniejszy w kulturze każdego narodu. Kochani, dziękuję. Jestem pod wrażeniem ogromnym waszych prac i waszej kultury osobistej, również tej literackiej.
Dziękuję. Bardzo dziękujemy pani Zofii Olek-Rydlarskiej. W następnej kategorii też spotkamy już osoby, które były nagradzane w poprzednich edycjach naszego konkursu. Bardzo nam miło. Ja podkreślam, że jurorzy nie wiedzieli, czy je wiersze czytają z jakichś szkół, więc po prostu jest nam bardzo miło, że spotkamy te same osoby. I tak jak powiedziała pani Zofia, wiersze w tej kategorii najstarszej pokazują jednak, jak dobrze rozumiecie problemy i cierpienia. I niestety, słuchając tych wierszy, będziemy myśleć o tym, co nas spotyka teraz. W tym radosnym dniu posłuchamy wierszy, które bardzo radosne, niektóre nie są. Chciałam spytać, czy jest z nami właśnie Karolinka Cichocka, która w poprzednich latach też była laureatką naszego konkursu ze Szkoły Podstawowej nr 42 w Białymstoku. Chyba nie udało się Karolinie dotrzeć do nas. Pani Małgosiu, możemy Panią poprosić o przeczytanie wiersza? Oczywiście. Karolina Cichocka sypnęło śniegiem. Sypnęło śniegiem jak zawsze. Zawieja i zawierucha. Biało wokoło i jakże pusto. Nie widać żywego ducha. Razem ze słońce tułacze w ten wieczór mroźny zimowy cytaty z poezji recytujemy. Wieszczy z nad Wisły i Buga. Opowieść snujemy o kraju, o czystej miłości młodzieńczej, czarami owianej i magią, tej pierwszej, tej najważniejszej. A wieczór niech się nie kończy, niech trwa ta sielanka błoga. Miło jest czasem zapomnieć o głodzie, cierpieniu, o wrogach. Dziecięce lata niegdyś beztroskie stanęły znów przed oczami i pola jarym zbożem zasiane na gniazdach siedzące bociany. Euforia walczy jednak ze strachem, jak echo powraca ten drugi. Cieszyć się chwilą ulotną pragniemy. Tego w nas zabić nie mogą. Wieje za oknem i gwiżdże, i śniegiem tu sypie bez przerwy. Dziś w kraju kwitną czereśnie i bez pachnie słodką wolnością. A matka ojczyzna wciąż czeka i wzywa, i drzwi ma otwarte. Nieobce jej własne dzieci, tęskniące za chlebem zesłane. Bardzo dziękuję. Też bez komentarza zostawimy ten wiersz. Czy jest z nami Julka Krejpcio ze Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku? Tak, jestem. Julio, bardzo prosimy, przeczytaj nam swój wiersz pod tytułem Sens życia. Sens życia. Jako dzieci patrzyliśmy na świat przez różowe okulary, ale z biegiem czasu zaczynaliśmy rozumieć, czym tak naprawdę jest życie. Zaczynaliśmy rozumieć, że nie ściele ono przed nami czerwonego dywanu, a zamiast niego zsyła na nas wiele nieszczęść. Zaczynaliśmy również tracić ludzi na bliskich, lecz tych bliższych przybywało coraz więcej i dalej przybywa. Przybywa nam również problemów. Przybywa także mnóstwo przeróżnych pytań, na które wciąż szukamy odpowiedzi. Szukamy też swojego miejsca. Miejsca, które zastąpi nam dom. Miejsca, w którym zaznamy spokoju. Spokoju, w którym znajdziemy rozwiązanie zagadki, jaką jest sens życia. Bardzo dziękujemy Ci, Julio. Może jeszcze tylko Pani Małgosiu, poprosimy o rysunek Julii na chwilkę, który właśnie zrobiła do swego tekstu. Także tutaj mamy tekst z taką ilustracją gotową. Dziękujemy Ci, Juleczko, bardzo. No poważnie się zrobiło przy tej kategorii najstarszej. I zapraszamy Agnieszkę Skrocką ze Szkoły Podstawowej w Łomży. Jesteś, Agnieszko, z nami? Tak, jestem. Bardzo Cię prosimy o przeczytanie wiersza pod tytułem Moja Ojczyzno Droga. Moja Ojczyzno Droga, Moja Ojczyzno Droga,
utkana łzami i krwistrumieniami. Radości dajesz mi wiele. Energicznie, twórczo uczę się ciebie. Maków bukietami obdarowuję cię pasjami. Zaczarowana jestem tobą jak bajecznym snem. Absorbujesz mnie sobą każdego dnia. Pałace, zamki, krajobrazy twoje ochoczo oglądam i zapamiętuję. Legendy o tobie od dziecka znam. Słoneczne polany, to dopiero raj. Klony, lipy, brzozy szumią niczym gaj, dając inspiracji czar i Mazurek Dąbrowskiego wciąż mi w sercu gra. Moja ojczyzna droga, utkana łzami i krwistrumieniami. Niebiańska siła jest w tobie. Daremne wrogów wybanie, udręczanie i zniewalanie. Rozmyślam o tobie z miłością. Entuzjastycznie w sercu cię noszę. Moja ojczyzna droga. Bardzo, bardzo dziękujemy, Agnieszko. Myślę, że warto zauważyć, że i wiersz Karoliny, i Agnieszki jest tak zbudowany, że pierwsze litery czy sylaby tworzą takie hasła, zdania, które są mottem tych wierszy, które słyszeliśmy. To też, jak zobaczycie Państwo e-book, będzie można dokładniej sobie zobaczyć. Bardzo dziękujemy, Agnieszko. Czy jest z nami Paulinka Chmur ze Szkoły Podstawowej nr 38 w Białymstoku, bo to już jest wiersz wyróżniony. Paulinka nie mogła się z nami połączyć, nie dotarła do nas. Także poprosimy Pani Małgosiu o przeczytanie wiersza. Konający lis. Wszystkie wspomnienia rozwiane jak proch z popiołu. Wszystkie miłości w kąty rozwiane. To wszystko minęło jak 40 zł wydane, by nakarmić głód. Głód przeszywający twój umysł, twoje ciało, twoje nerwy. Oddać można wiele, naprawić bardzo mało, a zemsta czyha za ścianą. Dziękujemy bardzo. Jest z nami Nikola Klimaszewska ze szkoły numer 37 w Białymstoku. Pani Małgosiu, pani się naczyta. Dobrze. Poprosimy o wiersz Świat Nikoli, wyróżniony w naszym konkursie. Budzę się rano. Wyglądam przez okno. Widzę niebo, człowieka, sikorkę, drzewo, samochód, ulicę. Myślę, świat jest różnorodny. Wychodzę z domu, obserwuję spieszących dokądś staruszków, dorosłych podążających do pracy, uczniów pędzących do szkół. Wnioskuję, każdy ma swój cel. Jest wieczór, podziwiam zachód słońca, mgły nad stawem, szczęśliwe rodziny zasiadające do wspólnej wieczerzy. Zauważam, uczucia są najważniejsze. Taki właśnie jest świat, w którym żyję. Dziękujemy bardzo. I wiem, że Małgosia Ogonowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Białymstoku nie mogła się z nami połączyć. Mogę Pani Małgosiu, Panią odciążyć i przeczytać wiersz Gra. Dobrze, dziękuję bardzo. 14 lat temu ktoś mi ściągnął grę. Przeszłam już kilka poziomów. Najpierw proste typu przedszkole. Potem level szkoła. Tu możesz zdobyć trochę cennych punktów albo stracić. Mówią, że można grać w grupie, ale ja wolę przejść wszystko sama. W strefie dom muszę codziennie pokonywać nowe wyzwania. Mam 3 życia i 2 już straciłam przy boyfriend. Wszystko zaczyna nużyć. Podkrążone oczy, senność. Odłamkami nieba odbite w monitorze. Mam wrażenie, że gra się zapętla, a mój bohater mówi i robi ciągle to samo. Teraz coraz częściej gra się zawiesza. Ja chyba po prostu mam słaby komputer. Na stole stoją mandarynki i pomarańcze. Wstanę, wezmę jedną.
I czy jest z nami Joanna Szczecińska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomży? Tak, jestem. To zapraszamy Cię, Joasiu. Bardzo się cieszymy, że z nami jesteś i bardzo Cię prosimy o przeczytanie czegoś optymistycznego. Zieleń wiosny. Zieleń wiosny. Siedzę i milczę. Milczę wśród ulewy. Wsłuchuję się w odgłosy kropel, onomatopei. Drzewa przymąknięte, trawa zgniła, a ja stoję na środku i nic nie czuję. Straciłam wszystkie zmysły i uczucia, wczuwając się w duszę spadających kropel. Chociaż za oknem jesień, kolory spadają z drzew burę i ponure. Potem pada śnieg i jest już biało. To u mnie już wiosna, w mym sercu, w mej duszy. Na szyi wisi wisiorek ze stokrotkami, zielony. Bo jaki jest inny kolor wiosny? I na półkach stoją, wiszą, turlają się kwiaty, rośliny, zielone. Bo jaki jest piękniejszy kolor? Żywy, szczęśliwy. I idę gdzieś w szary dzień, w swetrze w kolorze wiosny, zielonym. I wyobrażam sobie zapach kwiatów, do których tak mi tęskno, do lasu. I czuję je w mych nozdrzach. Czuję zapachy róż, hiacyntów, zielonych liści drzew, zielonych łodyg, zielonych marzeń i tego lasu. Więc siadam przy stole, wyjmuję farby i maluję kwiaty, które powieszę na ścianie, by przypominały mi życie. I moją duszę opętał duch zielonej miłości. A serce jakie? Też zielone. No bo jakie? No pewnie, no bo jakie. Bardzo dziękujemy. I czy jest z nami Joanna Szczerbacz ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej? Tak, jestem. Joasiu, bardzo Cię prosimy, żebyś przeczytała nam swój wiersz Inna rzeczywistość. Inna rzeczywistość. Ogień jest wspomnieniem. Każdy jego pojedynczy płomień chwilą, która przeminęła. Nowo postanowiony cel czuwaniem. Szarpane struny gitary otulającym wspólnym ciepłem. Krąg osób wokół płonącego stosu, jak druga rodzina porównywana do własnej. Czytana gawęda, wywołująca uczucie, jakby czas stanął nagle w miejscu. Żywe ideały, drogowskazami, którymi chcemy się kierować. Wybrzmiałe słowa przysięgi, głównymi zasadami życia. Szum drzew modlitwą, by moment ten nigdy nie dobył końca. Bardzo Ci dziękujemy, bardzo dziękujemy Joasi. Chciałam tylko powiedzieć jeszcze, zanim przekażę głos pani Reginie Koper, która w imieniu obu pan jurorek, bo pani Krystyna nie dotarła do nas, powie do Was o pracy pań. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że dyplomy pamiątkowe i wyróżnienia przyznaliśmy też za udział wszystkim dzieciom z Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim, Weronice Koszut, Ani Nazarko i Janowi Przybyle. Także z różnych kategorii to były dzieci. Dziękujemy Wam za udział. Jeżeli jesteście z nami, nas słyszycie, to bardzo dziękujemy. A teraz już zapraszam panią Reginę do tego, żeby... Dziękujemy bardzo dziękujemy w imieniu naszych dzieci. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry wszystkim. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie mnie już kolejny raz do oceny konkursu poetyckiego dla klas tych najstarszych w Państwa szkole. Dla mnie to jest zaszczyt i ogromna przyjemność uczestniczyć w pracach jury i przede wszystkim czytać Wasze wiersze. Bardzo mnie cieszy fakt, że tak dużo młodych ludzi zajmuje się poezją, ponieważ ja już kiedyś to mówiłam, ale powtórzę jeszcze raz, bo mi się ta myśl podobała. Bo ktoś kiedyś powiedział, że jeśli umrze ostatni poeta, to świat przestanie istnieć. A w naszych niespokojnych, trudnych czasach tym bardziej potrzeba jest poetów właśnie, wrażliwych ludzi. Poezja też pełni taką rolę terapeutyczną, co się daje teraz zauważyć, bo powstało już bardzo dużo wierszy o ostatnich wydarzeniach, ostatniego tygodnia.
i pomaga, poezja pomaga uporać się z trudnymi emocjami, z lękiem, ze smutkiem. I to zarówno pisanie, jak i czytanie cudzej poezji. Także to wszystko, co panie jurorki przede mną mówiły, ja się pod tym podpisuję. Dla mnie takim kryterium jest też przede wszystkim wartość wiersza, wartość treści, chociaż na formę również zwracałam uwagę oczywiście. I powiem, że poziom tych prac zadowalał mnie bardzo. Wiersze napisane są całkiem sprawnie, ze znawstwem. Widać, że autor przemyślał i formę, i treść. Chcę powiedzieć, to już pani Dorotka zwróciła na to uwagę, ale że poszukujecie nowych form oprócz tych tradycyjnych, rymowanych są i wolnych, są również akrostychy. To są właśnie te wiersze, których pierwsze litery wersu, czy pierwsze słowa wersu mogą być też, tworzą wyraz lub zdanie całe. Jest to dość trudna forma, trzeba pomyśleć, prawda? Tematyka waszych wierszy też jest bardzo różnorodna i przebogata. Piszecie o pięknie przyrody, o porach roku, o sprawach dnia codziennego i o świętach Bożego Narodzenia, o marzeniach, wspomnieniach, uczuciach, o przyjaźni, o miłości. Bardzo mi się podobały wszystkie te wiersze i młodszych dzieci również. Piszecie też wiersze poświęcone rodzinie, zwłaszcza matce, ale i domowym pupilom. Jest kot, pies, a nawet koń był bohaterem jednego wiersza. Są również wiersze patriotyczne, prawda, o ojczyźnie, to też bardzo ważne. Piszecie też o problemach wam najbliższych, takich szkolnych, problemach uczniowskich i to zarówno na poważnie, jak i nieco żartobliwie, satyrycznie. Poruszacie też bardzo poważne problemy filozoficzne, jak sens życia, czy miejsce człowieka w świecie, czy wiara. Środki stylistyczne też są bardzo różne. Na przykład był ten ciekawy pomysł porównania życia z grą komputerową. Myśmy się troszeczkę z Krysią o niektóre rzeczy posprzeczały, bo nam było za mało tych nagród i powiem, przyznam się, nie wiem, czy mogę się przyznać, że wywalczyłyśmy jedno wyróżnienie więcej nawet, niż było przewidziane. Gratuluję wszystkim uczestnikom i gratuluję nagrodzonym, wyróżnionym. Życzę dalszych sukcesów, ale przede wszystkim to życzę wam wszystkim, teraz nam wszystkim zdrowia i bezpieczeństwa, spokoju. A to też zależy od nas wszystkich. Naprawdę, najpierw jest myśl, potem słowo, potem czyn. Jeżeli będziemy dbać o nasze myśli, żeby były czyste, życzliwe, dobre, to będziemy pomnażać to dobro. Także unikajmy jak chwastów najgorszych uczuć nienawiści czy jakichś wrednych takich, prawda? Tego nam wszystkim życzę i dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo pięknie dziękujemy. Zbliżamy się nieuchronnie do końca naszej małej, ale naprawdę takiej wzruszającej uroczystości. Myślę, że będę wyrazicielką nas wszystkich, jak powiem, że chyba wszystkie bardzo się wzruszyłyśmy w tym roku, naprawdę słuchając was. To było piękne przeżycie. Czekają na was takie dyplomy, czekają na waszych opiekunów podziękowania. W takiej jednej koszulce jest dyplom dla uczestnika, podziękowanie dla opiekuna. I ponieważ tak jak już panie powiedziały, czasy są trudne, nie będziemy mogli prawdopodobnie wysyłać pocztą nagród. Bardzo prosimy od wtorku następnego w godzinach od 8 do 16 będzie można odbierać nagrody w naszej szkole. Jeżeli nawet za miesiąc ktoś przyjedzie, tak, z Łomży, czy przypadkiem będzie ktoś przyjeżdżał,
proszę się z nami kontaktować, dzwonić pod któryś z numerów telefonów, które są podane w mailach zapraszających na galę. Na pewno te nagrody będą czekały. Nic się złego z nimi nie stanie. Bardzo byśmy chcieli przekazać Wam nagrody, które dla Was przygotowaliśmy, dyplomy, podziękowania. Bardzo, bardzo się cieszymy, że możemy Was wyróżnić. I jeszcze mam jedną prośbę, bo tak jak w latach poprzednich chcielibyśmy zrobić jeszcze jeden e-book, który będzie się nazywał Poem from Drawers, czyli nie wiem, czy dobrze powiedziałam, ale po angielsku tytuł naszego konkursu. I zależy nam na tym, żebyście, jeżeli możecie, poprosili waszych nauczycieli angielskiego, może sami, może z rodzicami, przetłumaczyli wasze wiersze. Oczywiście to nie ma być przekład poetycki. Po prostu treść wiersza, żeby przełożyć na język angielski. Te e-booki właśnie z tłumaczeniem na język angielski są zamieszczone na stronie naszej szkoły, do pobrania też będą. I wysyłamy też te wiersze do naszych zaprzyjaźnionych szkół w Portugalii, w Chorwacji, więc tam ci uczniowie będą mogli zapoznać się przynajmniej z tematyką wierszy, które piszecie. Jeżeli ktoś nie może w żaden sposób tego zrobić, to proszę napisać maila, nie mam możliwości przetłumaczenia. To wtedy uczniowie z naszej szkoły, bo tak już też robiliśmy wcześniej, z 8 klasy pod opieką nauczycieli angielskiego, te wiersze przetłumaczą. Ale zależy nam na tym, żeby to były jednak jakieś wasze tłumaczenia, żebyście mieli wpływ na to, co ktoś z waszym tekstem zrobi, bo to jest przywilej poety mieć wpływ na słowa, które podpisane są jego imieniem i nazwiskiem. Także z takich technicznych spraw to tyle. Chciałam spytać pani Elu, pani Małgosiu, czy jeszcze coś powinnyśmy dodać? Wydaje mi się, że już wszystko. Zachęcam Państwa tylko do śledzenia naszej strony internetowej i strony facebookowej naszej szkoły. Tam będzie można zobaczyć zdjęcia, tak, z tej naszej małej uroczystości, ale także nasze całe spotkanie zostało nagrane, więc jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę i chciałby odsłuchać na przykład, bo nie mógł uczestniczyć, to jak najbardziej możemy takie nagranie udostępnić. A czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby coś powiedzieć, o coś zapytać, podzielić się z nami? Nie ukrywamy, że mamy czas dosyć ograniczony, zostało nam jeszcze 13 minut, ale jeżeli ktoś z Państwa chciałby coś powiedzieć, to bardzo, bardzo zachęcamy. Pani Zosiu, proszę bardzo. Ale proszę włączyć mikrofon, Pani Zosiu, mikrofon trzeba włączyć. Pani Zosiu, trzeba włączyć mikrofon. Musi Pani włączyć mikrofon. Już. O, już. 3 sekundy, Pani Dorotko, Pani Małgosiu, Pani Elżbieto, drogie koleżanki, jury, no ukłon w Państwa stronę. Ogrom pracy włożyliście Państwo i z taką radością, to czynicie. I w tych 3 sekundach chcę powiedzieć coś, co gdzieś mi tam dźwięczy w sercu. To ta magiczna przestrzeń poezji. Myśmy tak się wtopili dzisiaj na tym spotkaniu w tę magię, która ma jakąś taką siłę wręcz nadprzyrodzoną. To tak jak piosenka czy też modlitwa, która ma moc ratowania świata, pokonywania zła. I drogie dzieci, młodzieży też, którzy wkraczacie właśnie w dorosłość, to w poezji można znaleźć tę głębię w poezji przez czas i przestrzeń i historię i filozofię. Kiedy nam jest trudno i się gdzieś tam gubimy, szukajcie w metaforach, w puencie,
w przemyśleniach takich właśnie skondensowanych, najkrótszych w swojej formie poetyckich, rozmowy o samym sobie i o tym, jak oszukać zło, jak od niego odejść i jak odejść od złych myśli, przyzwyczajeń, nienawiści, złości, nieumiejętności wybaczania, o czym też tak mądrze przed chwilą i zdecydowanie mówiła pani Regina. Dziękuję. To tak dbajmy o tą magiczną naszą przestrzeń, która jest takim kołem ratunkowym. Bardzo dziękujemy. Czy jeszcze ktoś z uczestników może chciałby coś powiedzieć, bo żebyśmy poczuli też jakoś, że jesteśmy razem, czy może ktoś chciałby coś powiedzieć do swoich kolegów, koleżanek, może się podzielić jakąś swoją refleksją? Jeżeli nie, moi drodzy, to bardzo dziękuję. Ja w imieniu pani Małgorzaty Sakowicz, pani Elżbiety Danieluk bardzo z całego serca dziękuję wam za to, że wzięliście udział w tym konkursie. Paniom jurorkom będziemy dziękować jeszcze raz oddzielnie. My już otrzymałyśmy nagrodę. Natomiast teraz dzisiaj chciałam się zwrócić jeszcze raz do uczestników. Było nam niezwykle, niezwykle miło dzisiaj was spotkać, zobaczyć, posłuchać. Bardzo pięknie wam dziękujemy. Jeżeli będziecie chcieli o cokolwiek zapytać, piszcie maile, adres znacie, dzwońcie do nas. Zapraszamy was do naszej szkoły po odbiór nagród, po odbiór dyplomów i mam nadzieję, że do zobaczenia za rok, kochani. Bardzo pięknie dziękuję wam. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia. Dziękuję za piękną. Do widzenia. Do widzenia.